Księga Wyjścia, rozdział 18. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że wyprowadził Pan Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał na imię Gerszon, bo powiedział Mojżesz: jestem przybyszem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod Górą Bożą, i polecił donieść Mojżeszowi: ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem dopytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: niech będzie błogosławiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Od chwili odkupienia z niewoli egipskiej Izraelici borykają się z trudnymi doświadczeniami. Najpierw przy gorzkich wodach Mara musieli pokonać własny lęk i nauczyć się, że posłuszeństwo Bożym przykazaniom zamienia gorzkie źródło w zdrój życiodajnej wody. Następnie otrzymali dar manny oraz związane z nim prawo szabatowe. Później było traumatyczne wydarzenie w Massa i Meriba, gdzie lud wykazał się dziecinną postawą roszczeniową i nie umiało poprosić Boga o wodę. Wreszcie nastąpiła w tym samym miejscu walka z Amalekiem, z odwiecznym i śmiertelnym wrogiem Izraela. Ta walka została wygrana dzięki walce Jozuego, czyli Jezusa, i dzięki modlitwie wstawienniczej Mojżesza. Odpoczywamy wreszcie po tych burzliwych wydarzeniach. Po raz pierwszy naprzeciw Izraelitom przychodzi lud przyjaźnie nastawiony. Chodzi o Madianitów. Mojżesz schronił się do nich, kiedy uciekał przed Faraonem, po tym jak zabił Egipcjanina. Odsyłam do drugiego rozdziału, link powyżej. Jetro, teść Mojżesza, ucieszył się ze wszystkiego dobra, jakie Haszem wyświadczył Izraelowi. Ta radość jest etymologicznie powiązana z rdzeniem jachat, oznaczającym jednoczyć się. Chodzi o radość wynikająca ze zjednoczenia dwóch istot. Po czym Jetro błogosławił Haszem? Jest to bardzo znamienne, że Jetro nie błogosławi Elohim, Bogu Stworzycielowi, ale Haszem, Bogu Abrahama, Bogu Wyzwolicielowi. Jetro jest przykładem osoby uznającej Haszem, w przeciwieństwie do Faraona, który szyderczo zapytał: kimże jest Haszem? Kogoś ja mam słuchać? Nie znam takiego bóstwa. Odpowiedź na pytanie Faraona przyszła w 15 rozdziale, kiedy Mojżesz dał mu taką odpowiedź: Haszem jest królem na zawsze i na wieki. Faraon nie chciał tego wyznać i musiał zapłacić cenę za swój dobrowolny i świadomy upór. Faraon odrzucał Haszem. Kto odrzuca Haszem, odrzuca również Izraela, pierworodnego ludu Boga.
Jetro przeciwnie, błogosławi Haszem i dzięki temu sam zostanie wywyższony. Kto błogosławi Haszem, błogosławi Izraelowi. Kto błogosławi Izraelowi, błogosławi Abrahamowi w jego potomstwie. Kto błogosławi Abrahamowi, sam staje się odbiorcą Bożego błogosławieństwa. Bóg to obiecał na samym początku naszej przygody biblijnej w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. Jeden z pierwszych filmów na tym kanale, odsyłam. Postać Mojżesza przenosi niezgodę w rodzinie ludzkiej. Jedni go odrzucają ku swojej zgubie, drudzy mu błogosławią i sami uczestniczą w błogosławieństwie obiecanym wszystkim narodom w osobie Abrahama. Mojżesz jest tutaj zapowiedzią roli Jezusa. Świadectwo dane przez Mojżesza sprawia, że Jetro nie tylko raduje się z tego, co spotkało Izraelitów, ale sam wyznaje swoją wiarę w nieporównywalność Haszem z innymi bogami. Publicznie go wielbi i błogosławi. Przykład Mojżesza, a więc dawanie świadectwa wobec innych narodów, to zadanie całego ludu Bożego i zarazem spełnienie woli Bożej, aby cały świat poznał, kim jest Haszem. Czyli Jetro pojawia się w historii Izraela jak światło po nocy. Jetro jest przeciwieństwem Faraona, ale również Amaleka. Amalek chciał zniszczyć Izraela, Jetro otwarcie przejmuje go i nawet składa ofiarę. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi Izraela przyszli, by z teściem Mojżesza wziąć udział w uczcie przed obliczem Boga. Tutaj pojawia się pierwsze delikatne ostudzenie naszej radości spotkania bogobojnego Jetra. Jetro składa ofiarę całopalną nie Haszem, Bogu Abrahama, ale Elohim, Bogu Stworzycielowi. Bóg Stworzyciel jest wspólny wszystkim religiom. Uznają go poganie, masoni i muzułmanie. Ale Haszem jest Bogiem Odkupicielem. Jest Bogiem tylko i wyłącznie Izraela. Być może z tego powodu Mojżesz nie dołączył do uczty stawianej przez Jetra. Posłał Aarona i starszyznę jako wyraz szacunku dla Jetra. Mojżesz nie chce, aby kult oddany Haszem mógł zostać pomylony z kultem oddawanym przez Jetro. Patrząc szerzej, istnieje paralela między ustępem dotyczącym Jetra a poprzednim epizodem o Amaleku. Amalek jest spokrewniony z Izraelitami, bo jest potomkiem Ezawa. Jetro również należy do rodziny Mojżesza, jest jego teściem. Amalek przybył, aby zniszczyć Izraela. Jetro przybył, aby podzielić radość z tego, co Bóg dokonał na rzecz Izraela. Mojżesz poprzednim razem polecił Jozuemu, aby wybrać żołnierzy. Tym razem będzie musiał wybrać sędziów, aby udoskonalić system sądowniczy. Omówimy to w następnych odcinkach. Poprzednim razem Mojżesz zasiadał, aby wspierać walkę z Amalekiem. Tym razem będzie musiał zasiadać, aby rozsądzać spory pośród ludu. Poprzednim razem problemem okazały się ciężkie ręce Mojżesza, które słabną. Tym razem również ma do czynienia z ciężarem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji. Poprzednie spotkanie skończyło się deklaracją wojny. Spotkanie z Jetro przynosi pokój. W następnych odcinkach porozmawiamy o władzy sądowniczej w Izraelu. Życzę owocnego słuchania. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że wyprowadził Pan Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał na imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz: jestem przybyszem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza,
przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod górą Bożą. I polecił donieść Mojżeszowi: ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem dopytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: niech będzie błogosławiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi Izraela przyszli, by z teściem Mojżesza wziąć udział w uczcie przed obliczem Boga.